Bill kręci western i w kosmos, to trzeci z przeze mnie albumów wydawnictwa Kultura Gniewu, zbierających serię komiksów o Billu, autorstwa Jerzego Wróblewskiego. Tym razem po szeregu krótszych opowiadań mamy do czynienia z jednym dłuższym odcinkiem składającym się z 32 plansz. Pierwotnie został on wydany w roku 83, w czasopiśmie Świat Młodych podobnie jak pozostałe komiksy z serii jest to dla niego albumowy debiut. Komik zapowiada o tym, jak w pobliżu Rio Clavo kręcono western, ale podczas zdjęć kontuzji uległ grający główną rolę gwiazdor. By ratować sytuację zapraszają na plan Biniobila, który prezentuje nie tylko wybitny talent kaskaderski, ale robi też wielkie wrażenie na swojej partnerce, którą jest piękna Dolly Donsie. Po skończeniu zdjęć sprytnie niszczy ona negatyw, co powoduje, że Bill zostaje zaproszony do Hollywood, gdzie wywołuje sensację. Podczas wczasów w towarzystwie Doli oboje zostają porwani przez kosmitów z planety Kedan. Przewyższają oni znacznie Ziemian swoją inteligencją, ale nie mogą sobie poradzić z sąsiednią planetą o nazwie Bera, której mieszkańcy znajdują się na etapie, etapie kamienia łupanego. Binio i Doli zgadzają się wykonać niebezpieczną misję i po uwolnieniu z rąk Berów trójki porwanych Kedan. Szczęśliwie wracają na Ziemię. Jest to moim zdaniem najlepszy komiks z serii o Binobilu, i zaraz wytłumaczę, dlaczego tak uważam. Otóż poprzednie odcinki były bardzo posłuszne gatunkowej konwencji. Jerzy Wrublewski uwielbiał westerny i próbował robić komiksy, które wyrażają jego podziw wobec czystości westernowych schematów. Oczywiście z niewielkim koniecznym dodatkiem komunistycznej propagandy by komiksy w ogóle ujrzały światło dzienne. I kiedy komiks się zaczął ukazywać, podobały nam się te schematy, ale gdy były one powtarzane co odcinek, szybko zaczęły nudzić. Z góry bowiem wiedzieliśmy, co się stanie. Biniobil zawsze wygrywa. Przestępcy lądują za kratkami. Zło zostaje ukarane. Tymczasem w tym jednym komiksie Wrublewski łamie te zasady. Przygody, które tu obserwujemy, rozsadzają gatunkowe ramy. Autor wydobywa się z ich przewidywalnych kolei i oczom naszym okazuje się twór czystej twórczej wyobraźni, która nie znosi barier i ograniczeń. Po pierwsze, Binio nie ściga tu żadnych przestępców. Zamiast tego kręci film, w którym zresztą gra samego siebie. Tak z opowieści sławiącej dziki zachód robi się więc opowieść sławiąca dawne hollywoodzkie westerny i w ogóle dawny Hollywood. I okazuje się, że do tego dawnego Hollywood, zwłaszcza jako mieszkańcy PRL-u lat 80. Mieliśmy równie emocjonalny stosunek co do legendy o dzikim zachodzie. A potem idziemy jeszcze dalej. Lecimy w kosmos. Cały gatunek wywraca się do góry nogami, chociaż oczywiście nie do końca. Minobili jest wciąż rewolwerowcem, tyle że teraz w kosmosie. Jest tam równie skuteczny jak na grzbiecie swego ulubionego konia pośrodku prerii. W tym momencie komiks ten z poziomu schematu przenosi się całkowicie w świat magiczny. Oczywiście, Biniobil zawsze był postacią nieco magiczną, był nie do pokonania, zawsze szlachetny, zawsze uśmiechnięty. Reprezentował pomimo całej tej swojej rzekomej polskości ów blichter Ameryki i Zachodu, który wówczas był dla nas nieosiągalny, bo był stan wojenny i nie można było wyjeżdżać. I który wówczas idealizowaliśmy. Ale poprzez przeniesienie binobila w miejsca teoretycznie mu obce, a chyba nie może na sobie wyobrazić miejsca bardziej obcego niż obca planeta, tym bardziej czujemy, że binio poradzi sobie ze wszystkim. Z równym urokiem osobistym daje sobie radę w wielkim mieście, choć nigdy wcześniej tam nie był na morzu, na salonach, przed kamerą, a nawet u boku hollywoodzkiej seksbomby. To zresztą kolejne złamanie schematu, bo kobiety w świecie binobila nie pojawiały się prawie wcale była tylko jedna, która napadała na banki. A z pewnością nie miały one wstępu do serca naszego bohatera. Założeniem jest jednak to, że Binio poradzi sobie wszędzie i w każdej sytuacji. Wszyscy go kochają, poza paroma czarnymi charakterami, z którymi się zresztą rozprawia, tak samo jak my go kochamy. Piękne kobiety szaleją za nim i rzucają się same w jego ramiona, na co on rzecz jasna reaguje z nonszalancją, nie zdradzającą z jego strony żadnego większego zaangażowania. A i na moment nie traci kontroli nad wydarzeniami, co zdarzało mu się w niektórych odcinkach cyklu. Jest nieomylny, w tym samym przenosi się całkowicie w sferę mitu i chłopięcego marzenia. Rysunki są tu wysokiej klasy, chociaż mam wrażenie, że minimalnie gorsze od tych, które widzimy w albumie Binio Bili 100 karabinów. Kreska wydaje się tu nieco grubsza jest sporo postaci sprytnie uproszczonych, na przykład ten pan rąbiący drzewo to zaledwie kilka kresek. A ten rysunek doli jest nieudany. Nawiasem mówiąc mam wrażenie, że za każdym razem wygląda na trochę inaczej. Poza tym jednak Wróblewski czuje się dobrze w każdym otoczeniu. Sceny na dzikim zachodzie wyglądają równie świetnie jak te rozgrywające się w Hollywood, tak samo te w futurystycznej scenerii Kedanu i epoce kamienia łupanego. Dopracowane są też te całkowicie realistyczne rysunki samochodów. W ramach przyczepiania się do szczegółów jest tu jedna pomyłka, bo ci mieszkańcy Bery w jednym momencie wydają się olbrzymami, nawiasem mówiąc, byłby to świetny pomysł, ale poza tym momentem są już normalnego wzrostu. Kolorystycznie, album też sprawia na mnie wrażenie nieco inne od dwóch poprzednich, które omawiałem. Kolory są tu jakby bardziej matowe i nie wyglądają na tak żywe jak tam. Powiedziałem, że w albumie znajduje się tylko jedna opowieść, co nie jest do końca ścisłe. Mamy bowiem również trzystrońcowy odcinek pod tytułem Binio Bill i Ciocia Patty. Nie mogę tego jednak uznać za oddzielną opowieść. Jest to historyka, która sprawia wrażenie narysowanej i pomyślanej na przysłowiowym kolanie. Biniobil Bill zmuszony jest tu zaaresztować własną ciotkę, która poszukiwana jest za oszustwa, ale na szczęście zdobywa pieniądze na zapłacenie kaucji po tym, jak Dan odkrywa w pobliżu ropę. Historyka pojawiła się w świecie młodych w charakterze jednoplanszowego dodatku w 1984 roku i została tu trochę na siłę rozciągnięta na trzy strony. Na końcu albumu mamy kilka szkiców autora i ciekawą opowieść o powstaniu serii o Binobilu. Chciałoby się zawsze oglądać coś takiego przy okazji wydawania klasycznych polskich komiksów.